Cześć, dzisiaj mamy niedzielę, 27 w nocy, tutaj o godzinie 9 grała reprezentacja Polski z Arabią, wygraliśmy 2-0 i dzisiaj taki dzień luźny, bo mamy dwie noce w jednym miejscu. Pierwszy raz od Singapuru, od ponad tygodnia jesteśmy w jednym miejscu, więc fajnie, bo można odpocząć. Dzisiaj żadnego zwiedzania, żadnych zabytków tu nie ma w okolicy. Jesteśmy w Manili, w jednej z dzielnic przy wybrzeżu, na samym południu Manili, praktycznie końcówka tego miasta. Właściwie to już nawet nie jest miasto, tylko to jest ten kompleks miejski, bo sama Manilia ma około 11 milionów. Jest to tak, powiedzmy, te środkowe miasto wchodzące w skład tego kompleksu. No i drugie tyle, kolejne 12 milionów, to są te takie dzielnice, miasteczka, które pewnie kiedyś były osobnymi miastami, ale się połączyły w jedną wielką aglomerację miejską. No i my jesteśmy tak na skraju właśnie, końcówka Manili. Ja chcę się przejść do barbera dzisiaj, obszczyc, znaczy wyrównać sobie brodę, no i włosy na głowie. I byłem już w jednym, pytać się jaka cena, to 80 peso, czyli 100 peso to jest 8 zł, czyli wiecie, czyli 6 zł i ileś tam groszy to jest cena broda plus włosy, więc bardzo tanie takie usługi są w porównaniu do Polski, gdzie barber we Wrocławiu potrafi kosztować koło 100, 120, 110, 90, no zależy jaki barber. Karazy, no to płaciłem właśnie tak najniższa chyba cena, jaką w Polsce zapłaciłem za strzyżenie brody plus włosów, to było 90 albo 80 zł, no to tu jest ponad 10 razy mniej, nawet 15 razy mniej taka usługa. No oczywiście zobaczymy jaka jakość strzyżenia, bo nie wiem co będzie, to będzie. Trochę mnie przystrzygną i tak noszę czapkę, więc nawet jak będzie kiepska fryzura, to po prostu założę tą czapkę i jej odrosną po kilku dniach, więc się tego nie boję, a przynajmniej śmieszne, fajne przeżycie. Raz byłem u barbera za granicą, było to w Egipcie i byłem bardzo zadowolony. Aczkolwiek tam barber kosztował, czyli też włosy plus broda, w Egipcie około 30 zł. Więc tutaj jest dużo taniej. Jeżeli chodzi o jedzenie w sklepach, czyli powiedzmy napoje typu Coca-Cola, jakieś soki, no to jest cena podobna. Nie jest dużo taniej niż w Polsce, czyli te 2-3 zł za taką malutką puszkę jakiegoś napoju. Idziemy. Nie wiem gdzie w sumie, chyba szukać jakichś sklepów, może plaży, bo gdzieś tu niedaleko jest ocean już i też chcielibyśmy go zobaczyć. No, pokażę wam jeszcze trochę sklepów, widzicie. Tutaj każdy centymetr jest zagospodarowany. Są jakieś tutaj sklepy z rowerami. Akurat teraz odeszliśmy od tego centrum, ale tam jest tak głośno, że ciężko nagrywać. Więc tutaj jakieś pozamykane. No, ruch to widzicie jaki jest. Ruch jest cały czas bardzo duży. Teraz jesteśmy takiej bocznej, bo widzę, że już nie ma aż tylu sklepów. Wcześniej był sklep za sklepem. Tam było chyba bardziej centrum takie tej dzielnicy. My byliśmy, mamy hotel koło głównej drogi. Dobra, idziemy do jakiegoś baru nad plażą. Jechaliśmy jeepem, płaciliśmy 40 pesos za 3 osoby. Powinno być 45, ale pan nie miał piątki, ani my nie mieliśmy piątki, wydał dychę. Więc są bardzo uczciwi Filipińczycy. Jak na razie pomagała nam jakaś babcia wsiąść w ogóle, bo nie wiedzieliśmy jak dojechać, a riksza kosztowała, chciał najpierw 300, później 200, no a tutaj zapłaciliśmy za 3,40, więc najlepiej używać transportu publicznego z lokalsami, bo jest kilka, jak nie kilkanaście razy tańsze. Zobaczymy co tu czeka, tu jakaś woda jest, ale no na pewno nie do pływania. Co, pan łowi ryby? Chyba na spinning ciągnie. Albo zarzucił dopiero. Ale zwija tak jakby. Nie, zostawił. To chyba z gruntu. Na wyspie piesek sobie tam siedzi. Przybliżę zoomem. O! Ma swoją miejscóweczkę. I sobie leży. Gorąco jest. Dzisiaj jest niedziela, 27 listopada. Mamy 31 albo 2 stopnie ciepła.
jest bardzo gorąco. W Polsce pewnie gdzieś z 2-3 stopnie na plusie, jak nie mróz. Jest miła odmiana, ale bardziej miło by było leżeć na plaży niż chodzić w mieście, które ma dosyć dużo ciekawych zapachów. Co parę metrów coś czuć. No, nie jest to typowo turystyczne miejsce, bardziej właśnie dla backpackersów, którzy chcą zobaczyć lokalne życie. Więc jak ktoś tylko lata do Egiptu, Tunezji, to nie polecam Manili na wypad urlopowy. Jest tam niby ten resort jakiś na plaży, ale wygląda na jakieś takie prywatne miejsce. Więc nie wiem, czy my tam w ogóle wejdziemy, czy nas nie pogonią, czy co tam jest. Zaraz się przekonamy. No, wejście na teren. Nic tam nie widać w ogóle. Nie wiem, co tam jest, czy cokolwiek jest. Ale 50 peso, czyli 4 złote. No i stwierdziliśmy, że nie chce nam się iść, bo nic zachęcającego tam nie ma. Przynajmniej nie z zewnątrz. Nie było widać ani jakichś leżaków, ani jakiegoś piasku. Woda taka jak tu. Nie wiem, co tam jest, ale nie chciało nam się po prostu płacić za to, żeby zobaczyć właściwie nic ciekawego. Więc wracamy, no. Bez jakichś specjalnych tutaj wrażeń. Przy Manili ciężko o plaży. Na Palawanie będzie dość plaży. Doleci jakiś. No, jest piesek. Na Filipinach pełno błąka się bezpańskich psów. Niektóre bardzo wychudzone. Ten jeszcze jako tako ma formę. Są bardzo miłe. Nie są w ogóle agresywne, nie szczekają. No ale jest pełno bezdomnych psów. Po prostu wszędzie widać. W niektórych miejscach były takie grupki psów po kilka. A tutaj jakiś tam samotny. Tam na tej wyspie był kolejny. No ogólnie jest sporo tutaj takich psów. By się ktoś zastanawiał, czy tu jest czysto, patrzcie, jakiś śmietnik. I to jest przy ulicy, nie, że gdzieś schodziliśmy. To jest jedna z głównych takich tutaj ulic, w tym regionie miasta oczywiście. No i syf straszny. Także no brudne miasto i wszyscy trąbią, wszyscy głośno są. Męczące na pewno po paru dniach w takim mieście już bym miał dość, bo to bardzo głośne jest. No, tam dalej jakaś jest, są takie chatki slumsowe, widzicie po drugiej stronie jakieś takie z blaszaków domy. Strasznie tu jest hałas, ciężko cokolwiek nagrywać, bo ciągle coś pierdzi, jeżdżą te motory stare, tłumiki dziurawe. No, ciekawe rzeczy tu się dzieją. Pod pewnym względem ciekawe. Wracamy z nieudanej wyprawy na plażę. Jedziemy do centrum. Ja jadę kupić sobie spodenki i pójść do barbera. No, a tu taki mały, fajny pisionek. Zasada działania tych GPEJów jest prosta. Tutaj są guziczki przy siedzeniach lub... No tak głośno, że nic nie słychać. Są guziczki lub wali się w górę dachu. Wtedy kierowca wie, że się zatrzymać. Na przykład na tym naszym autokarze jest nazwa Rosario, czyli dzielnicy, w której mieszkamy, i one się poruszają po głównych tutaj ulicach z jednego miejsca na drugie. Po prostu czeka się na ulicy, jedzie jakiś GPEJ podpisany po prostu tutaj, na przykład Rosario, no to wsiedliśmy i tam, gdzie będziemy chcieli wysiąść po drodze, to po prostu albo naciskamy guziczek, ale tutaj o, gdzie niegdzie są te guziczki, a gdzie niegdzie ich nie ma, i po prostu będziemy wysiadać, albo naciśniemy, albo walniemy w górę i wtedy pan się zatrzyma gdzieś tam blisko naszego centrum. O, tu jakieś dzieciaki chyba chcą coś pożebrać, ale pan ich pogonił, bo chyba chcieli wejść do busa. Dobra, jestem w sklepie.
2XL 160 peso, stopę 108 zł, czyli 12,50 gdzieś takie spodenki. Tylko tak o rozmiary na same XL-ki patrzymy. To jest 2XL i to jest 1XL. I sobie sprawdzę, które na mnie pasują. Kupię sobie, bo chciałem kupić sobie właśnie jakieś takie krótkie spodenki. Nie miałem w domu zbyt dużo przed tym wyjazdem do Azji i stwierdziłem, że tu są dużo tańsze, no to po prostu wezmę je, kupię. Idę teraz do przymierzalni. Tam są przymierzalnie. No, tu są ceny koło 500 peso, czyli koło 40 zł. Czyli podróbki Nike na przykład za 40 zł. Po 450. Dosyć tanie te buty. Tu są jakieś skórzane za 525. Także ceny podróbek są bardzo niskie, po 40 zł Nike, więc dosyć 500, dosyć fajne ceny, ale te buty oczywiście będą za chwilę śmierdzieć i będą się rozwalać. Tu są trochę droższe, 650, jakieś nowe modele, ale ogólnie bardzo tanio, no ale to są podróby wszystko. Śmieszne jest to, że w tych krajach właśnie Filipiny czy jakieś azjatyckie to w ogóle nie trzeba... No nikt nie kontroluje, czy ten podróby, czy nie, nie ma jak praw autorskich, te firmy się jakoś, no pewnie nic nie zdziałały, bo nie sądzę, że jakieś Nike czy coś nie wie o tym i nie chciałoby to zwalczyć, ale widocznie nie ma tu regulacji prawnych, takich jak w Europie. No dobra, kupuję sobie te spodenki i jeszcze do barbera trzeba będzie pójść. Ciekawa koszulka, don't touch my phone, koszulki 180. Czyli 8 zł plus 7, 15 zł. Fajne koszuleczki są, naprawdę, ale mam wystarczająco dużo, więc nie będę sobie kupował. Tu za 200, czyli za 16 zł. Jesteśmy u barbera, zaraz będę się szczyk. Zapytam jeszcze o cenę. Chłopak schodzi, ciekawe, czy nie będzie, czy kogoś, bo tu jest kolejka, parę osób. Sobie poczekamy trochę. Ale jak jest kolejka, to znaczy, że jest dobry barber. Poczekam. Przynajmniej jest chłodno, działa klima. Co będzie, czapkę? Będziesz musiał z tym żyć. Za tą cenę to można. Całkiem fajnie wyszło. Rozumiem, co się stało. Ale... Co ciekawe, tutaj jak widzicie, każdy sklep ma ochronę i normalnie z pistoletami policja stoi. Tak samo do wejściu do galerii było, no patrzyli, czy kazali ściągnąć czapeczkę z daszkiem, żeby sprawdzić, czy pod czapką czegoś nie wnosimy, i nas też tym takim skanerem do metali, do wykrycia chyba broni, sprawdzali, czy czegoś nie wnosimy. Więc bardzo tu dbają o bezpieczeństwo, wszędzie jest właśnie ta policja, ochrona. Przy wejściu do większości sklepów, do supermarketów, nawet takich malutkich, mają swoją ochronę. O, tutaj kolejny, no jest pełno widać tej policji. Mnóstwo naprawdę jest po prostu tej ochrony. Często ci ochroniarze otwierają drzwi klientom i tak dalej, więc nie wiem, czy to policja po godzinach sobie dorabia, czy jak, na jakiej to jest zasadzie, że nie są na posterunku. Nie wszystkich, bo tutaj on na przykład nie ma, ale tam na przykład jest jakiś z ubraniami, jest ochroniarz. O, z tamtej strony widzicie, surplus. Szukam czegoś do jedzenia, ale w galerii jest wszystko dwa razy droższe niż na ulicy, więc chyba pójdziemy po prostu poszukać jakiegoś miejsca street foodowego. Zwłaszcza, że rano jedliśmy McDonalda, tego filipińskiego,
No i nie chciałbym znowu jakiegoś takiego zestawu fast foodowego, jednak wolę lokalne jedzenie. Chociaż tutaj dużego wyboru nie ma, jest bardzo dużo albo kurczaków takich a la KFC, czyli w panierce smażonych, albo dania z ryżem i sos jakiś na przykład z mięsem do wyboru, czy tam właśnie kurczak, wołowina czy wieprzowina. Więc o, byliśmy chyba tu przed chwilą, a teraz patrzcie, nie ma prądu, a przed chwilą było wszystko, tam też nie ma, padł prąd w części sklepów. Jesteśmy w typowej filipińskiej sieciówce, ale jak widać to jest taki jak KFC, pełno kurczaków, burgery jakieś, jakieś tam spaghetti jest. Więc typowa sieciówka, Jollibee się nazywa. Jollibee. Ale raczej tu nie będziemy jedli, bo rano byliśmy w McDonald's. Dzisiaj po japońsku będzie ramen i chicken teriyaki. Są dosyć tanie, niecałe 100 peso, czyli 8 zł. Niecałe 8 zł za danie, wezmę sobie ramen jako zupę i drugie danie, czyli ryż z kurczakiem, czyli te teriyaki. Także chociaż na Filipinach, to dzisiaj po japońsku, ale mam ochotę na zmianę trochę potraw. Jest moje jedzonko, ramen i ten ryż. Teriyaki. Ryż teriyaki. To plus jeszcze iced tea, to 250 pesos. Czyli 20 zł równe za dwa dania i napój. A to jest galeria, więc to jest wszystko droższe, ale nie jest i tak drogo. Uważam, że cena jest spoko. Zielone jabłko. 102,50 za pół kilo. Czyli pół kilo kosztuje 8 zł. Strasznie drogie jabłka to są, ale to jest wszystko importowane właśnie. Lokalne owoce są dużo tańsze. Jakie to są ceny piwa? Tu jakieś lighty są, San Miguel. Około 50 peso za puszkę taką małą, 0,33. Czyli 4 zł za małą puszkę. Czyli widzicie, droższe piwa są niż u nas w Polsce. Tak średnio. 13 za zupki chińskie. Czyli około złotówki. 88. 8 to by była... 10 tych to jest 80 groszy, więc tutaj jest nawet poniżej złotówki, 70 groszy, jakieś 8,20, czyli taniej niż złotówka za zupkę chińską. Są mi droższe, a tutaj akurat jest 50, bo to są całe paczki, sześciopaki, dlatego tyle. A tutaj widzicie, koło 80 groszy, także poniżej złotówki zupka chińska na Filipinach. Tu są jakieś droższe, większe paczki, tutaj o 80 parę groszy. No tanie akurat zupki chińskie są, ale na razie nie kupowaliśmy, bo zazwyczaj w hostelach nie ma albo czajnika, ani w ogóle jakichś kubków, żeby gdzieś zrobić, zalać. Gruba impreza tam się dzieje. Patrzcie, co się dzieje, jakieś dmuchane cudaki, dinozaury i inne. No tu jest nastrój już taki mocno przedświąteczny w takich galeriach handlowych. Park Jurajski. Dzieci mają radochę. Choinka, Mikołaj kogoś tam trzyma. Jakieś jednorożce, niedźwiedź. Także widzicie, tu jest takie centrum handlowe, no w porównaniu z tym, co było na ulicach tam bliżej, co chodziłem wcześniej. No to straszny kontrast jest między właśnie różnymi tutaj grupami, nie wiem, warstwami społecznymi. No jest ta masakryczna biedota, tutaj pewnie jakaś klasa średnia do galerii chodzi, a pewnie w wieżowcach żyją bogacze, no. No ale tutaj jest to bardziej takie widoczne niż u nas, bo u nas to jednak no nie ma bosych, brudnych dzieci biegających, grzebrzących o pieniądze czy jedzenia. Tak samo leżący ludzie na ulicach bezdomni. No wiadomo, i w Europie Zachodniej jest pełno osób bezdomnych, które gdzieś tam leżą, siedzą, ale no tutaj to tak bardziej rzuca się w oczy, że to jest jednak tego dużo więcej. Patrzcie, kamerka tam jest, pana tu widać, będę teraz przechodził z kamerą, ja jestem.
Cześć.